Ojejku, dobra, to zaczynamy. Słuchajcie, ja się nazywam Mariusz Gil i tutaj chciałem dzisiaj troszeczkę popowiadać o temacie, powiedziałbym, dosyć niszowym, jakim jest context mapping. I może zacznijmy od pytania, kto z was kiedyś mapował konteksty w swoim systemie? Okej. Nie wiem, czy było 10 rąk podniesionych do góry. Dobra, słuchajcie, temat prezentacji context mapping, czyli divide and conquer. Powiemy sobie, co to jest kontekst, jak zmapować te konteksty i po co przede wszystkim. Natomiast słuchajcie, bardzo się cieszę, że udało się w końcu spotkać na kolejnej edycji PHP Kona, troszeczkę bardziej takiej, powiedziałbym, fancy. Także chyba gorące brawa dla organizatorów to się należą, myślę. Śmiało. Tym bardziej, że tutaj chyba w tym roku po raz pierwszy odbył się pod nadzorem Tomka Kunickiego program mentorski nowych speakerów, bo myślę, że fajnie byłoby zobaczyć jakieś nowe twarze tutaj, między innymi na PHP Konie, ale w ogóle też naszej branży. Słuchajcie, ja się na co dzień zajmuję może już mniej programowaniem, chociaż czasem mi się tam zdarza jeszcze coś tam zakodzić. To chyba w ogóle było najczęściej zadawane mi pytanie tutaj, czy ty jeszcze programujesz? Tak, zdarza mi się jeszcze programować, chociaż może nie tam kontrolery czy jakieś tam warstwy frameworkowe. To są zazwyczaj rzeczy, które gdzieś pozostają już daleko poza moimi zainteresowaniami. Mnie ciekawią te rzeczy, które są pod spodem, czyli domena i wszystkie rzeczy związane z domeną. Na co dzień też pracuję, tak jak było powiedziane, w Bottega IT Minds. I też prowadzę sobie taki niszowy podcast by Tesla Design. Kto miał okazję kiedyś posłuchać? O, super, dziękuję bardzo. Pozostałem polecam. Słuchajcie, ja na tej prezentacji chciałbym was troszeczkę zainspirować. Zainspirować do tego, żeby sięgnąć z powrotem po niektóre książki, które gdzieś tam, mam nadzieję, macie na półkach. Jeżeli nie, to być może właśnie powinny wylądować. Bo w tych książkach jest zapisana wiedza, która może nie jest do końca, wiecie, taka przekładana na każdą linijkę kodu, ale ona sprawia, że piszemy ten kodzik, który faktycznie ma sens i w długofalowym, powiedzmy, takim spojrzeniu, w złożonym projekcie, bo to, co będę dzisiaj tutaj opowiadał, nie dotyczy się projektów, które są projektami prostymi, dotyczy projektów złożonych. To jest coś, co, jak powiedziałem, długofalowo bardzo mocno na te projekty wpływa. Natomiast zanim zaczniemy, słuchajcie, zabawmy się w milionerów. Paweł, zostałeś gościem milionerów. Masz szansę nagrodę wygrać do utrzymania projekt miliona linii. Pytanie brzmi, według ciebie, o czym będzie ta prezentacja? Masz 4 odpowiedzi. O memach, o event stormingu, o polityce, kółkach i kreskach, o kodziku aplikacji. Zastanów się, możesz wziąć pół na pół. Albo głos do publiczności. Sorry. Następny slajd jest pół na pół, więc musisz wziąć pół na pół. Nie przewidziałem, że możesz w tę stronę pójść. Wziąłeś pół na pół. Zostało ci o polityce, kółkach i kreskach, o event stormingu. Właśnie, ta prezentacja nie będzie o kodzie. Ale myślę, że na PHP Konie tutaj będzie troszeczkę ciekawych prezentacji związanych z kodem, związanych jakby z utrzymaniem i rozwojem aplikacji, takich rzeczami mocno technicznymi. To są rzeczy, które wydaje mi się, że można też jakby chłonąć w innych miejscach. Tutaj na konferencji takie bardzo skomplikowane rzeczy, to nie wiem, czy po wieczorze przetrwają w głowie. Więc... Paweł, pytanie do ciebie. A co wybierasz? Event storming czy polityka kółka? Nagroda? Utrzymanie projektu miliona linii. Będziesz milionerem. Odpowiedź C czy odpowiedź B? Odpowiedź C czy odpowiedź B? Przegrałeś. Wy macie szansę zostać milionerem. Tak, słuchajcie, ta prezentacja nie będzie o kodzie, nie będzie o event stormingu. Tam się coś pojawi, ale to nie jest core. Bo chciałem tutaj dzisiaj poznać o tym, że to nie separacja domeny od frameworka, solidy, asynchroniczne CQRS-y czy inne jakieś rozwiązania techniczne powodują, że projekt złożony, na którym pracuje naprawdę dużo osób, ma szansę na sukces. Oczywiście te rzeczy są istotne, jak najbardziej, ale to są rzeczy, które nie zmieniają ogólnego kształtu projektu i mogą być zrobione świetnie, a i tak proces całego projektu i tak będzie, powiedzmy, marszem ku klęsce. Znacznie rzeczy są ważniejsze, i często tych rzeczy nie widać w kodzie. I właśnie o tych rzeczach, których nie widać z poziomu kodu, a jednocześnie no, na co dzień większość z nas pracuje jednak z edytorem, to są rzeczy, które warto gdzieś tam wziąć pod uwagę. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że to będą rzeczy, o których będziemy tutaj rozmawiać, ważne z perspektywy, wybaczcie to sformułowanie, ale szeregowego programisty. Natomiast jeżeli macie wpływ na projekt, w przyszłości chcecie być architektami czy architektkami, to warto się tymi tematami zainteresować. Ale zanim zaczniemy, to słuchajcie. Szybka historia z ostatnich moich 22 lat. Ja zawodowo w IT jestem tak na full time od 2000 roku.
Przemieliłem przez swoje jakby ręce mega dużo projektów. Problem jest tylko taki, że na początku radośnie żarłem to. I podejrzewam po tym śmiechu, że nie tylko ja. Jakby każdy projekt, strategia Pawła Szulca, encja na twarz i prasz, wszystko zbełtane ze wszystkim, ja tym usmarowany i radośnie dostarczam kodzik na produkcję. Wtedy do mnie dotarło po iluś takich projektach, że kurczę, no to nie jest dobre, nie? Że te aplikacje są w rzeczywistości jak, są jak cebule. Nie? Co ma cebula? Warstw, cóż. I tymi warstwami się zacząłem interesować. No i co się okazało, że te aplikacje, na które tak radośnie, wiecie, tam sobie smarowałem twarz, mają warstwę prezentacji, na początku to jakieś tam historyczne frameworki javascriptowe, mają warstwę infrastrukturalną, warstwę prezentacyjną, która mnie bardzo fascynowała i tą samą resztę. To mnie w tamtym czasie absolutnie nie interesowała. Interesowała mnie warstwa infrastruktury, jak odseparować moje zapytania od bazy danych. Tutaj dzisiaj ktoś w korytarzu rzucił hasłem Propel. Ktoś jeszcze pamięta Propela? A ktoś pamięta taką radosną twórczość, to się zwało AdoDB? No to ja radośnie używałem tutaj w tej warstwie AdoDB po to, żeby się odseparować od tej bazy, bo kiedy się zmienię. Nie? Tego Postgresa zmienię na MySQL-a. No właśnie chciałem się zapytać was, czy sądzicie, że zmieniłem? Oczywiście, że nie. Ale kupę czasów to poszło. Natomiast później to się zorientowałem, że tak naprawdę to w tej warstwie, która to jest po środku, w tej warstwie, która mnie absolutnie na początku nie interesowała, to tam jest coś ciekawego. I wtedy się zorientowałem, że nawet te warstwy systemu są jak cebule. Nie? To znaczy, że ta warstwa w środku, ona też da się ją podzielić. Nie? Że tam jest logika aplikacyjna, logika domenowa, logika procesowa. I zaczęło mnie to bardzo mocno fascynować. Zacząłem wsiąkać w ten świat i się okazało, że tam jest w ogóle całkowicie coś, co zmienia w ogóle moje podejście programistyczne. Bardzo mocno. Bo zacząłem się interesować bardzo mocno biznesem. Wyszedłem z kodu, zacząłem się interesować biznesem i się zorientowałem, że to domeny biznesowe są jak cebule. Właśnie, cebule. I nie wiem w ogóle, czy widzicie, w jakim dziwnym kierunku ta prezentacja zmierza, ale... ale zaraz to będzie jakiś twist pewnie. Właśnie, bo w projektach istnieje bardzo dużo logik domenowych. Jest logika domenowa zajmująca się tym obszarem biznesowym, tym. Zazwyczaj w organizacjach zajmują się tym różne osoby. Ja to muszę wszystko posiąść, tą wiedzę, żeby na koniec tak naprawdę dowieść jakieś oprogramowanie po to, żeby ta aplikacja była użyteczna, funkcjonalna i tak dalej, i tak dalej. I potem jak to wszystko sobie uświadomiłem, tylko ja wam tutaj, wiecie, przez 3 minuty opowiadałem o procesie, który trwał, o matko, myślę, że jest 15 lat. Jak to popatrzyłem sobie gdzieś, nie pamiętam, 2014-2015 rok wstecz, to uświadomiłem sobie, że całe moje dotychczasowe życie programistyczne to było takie cebula-driven development, nie? Jakby... A dlaczego? Bo, no właśnie, bo wtedy najczęściej płakałem, jak zrozumiałem po projekcie, co się właściwie wydarzyło i co ja w rzeczywistości schrzaniłem. I moje projekty w tamtym czasie wyglądały często, jakbym miał tak, wiecie, jakby zwizualizować te projekty, przy których brałem udział, no to one wyglądały na przykład tak. No, ni to pszczoła, ni to zebra, nie? Jakby ni to kaczka, ni to słoń. Już nie mówiąc o tym, nie? Dziewczynie, żonie, koledze się nie pochwalisz, ale hodujesz to dziwne coś przez 5 lat i komitujesz do tego, nie? Wy się śmiejecie, macie na sumieniu to samo, dokładnie. I wtedy do mnie dotarło, że właśnie, że to jest błąd. Nie? Że często nie powinienem implementować wszystkich aspektów danego problemu biznesowego, którym przychodzi do mnie klienta, przychodzi z problemem biznesowym, a nie z pomysłem na rozwiązanie, w jednym miejscu. Bo jeżeli coś wygląda jak kaczka i kwacze jak kaczka, to w runtime rzuca exceptionem, krótko mówiąc. I wtedy to mnie dotarło, że istotnym elementem, który mi cały czas umykał, bo go nie widziałem, nie znałem i tak dalej, i tak dalej, był kontekst. A właściwie to na tamten czas byłem, powiedziałbym, tak ograniczony programistycznie, żeby zauważyć, że istnieje coś takiego jak kontekst i na dodatek ten kontekst jest jeszcze ograniczony. Hasło bounded context? Komuś coś mówi? Mało rąk coś w górze. Co to jest? Helikopter? Coś jeszcze mówi? Randomowy obrazek z netu. NFT. Nie, ale słuchajcie, no weźmy ten helikopter, nie? Tak, Apache. Jak popatrzę sobie na niego, mogę na ten helikopter popatrzeć z różnych perspektyw. I to jest właśnie coś, co mi zmieniło kiedyś bardzo mocno myślenie programistyczne. Że z jednej strony będzie mnie interesował czas budowy tego śmigłowca i jego cena. Ile będzie mnie to kosztowało? Z drugiej strony będzie mnie interesowała lista części, która jest potrzebna do zbudowania tego śmigłowca, koszt tych części, zamienniki, które mogę używać, bo czasem nie wszystko mogę jakby mieć na stanie, mogę czegoś użyć innego, pasującego. Będzie mnie interesowała uzbrojenie sił rażenia, już tak bardzo brutalnie mówiąc.
A czasem coś zupełnie z innej mańki. Będzie mnie interesowało jego punkty splendoru i przelicznik na karakale, ale to wam pozwolę zostawić sobie w domyśle, co tu mam na myśli. I teraz oczywiście, że technicznie mogę to wszystko wpierniczyć w jeden model. Mogę zrobić jedną klasę ogromną, która będzie mi to wszystko oprogramowywała, ale zanim to zrobię, to mogę sobie uświadomić, że mam też inne podejście. Bo jeżeli ja jestem zainteresowany tylko i wyłącznie tymi aspektami, czasem budowy i ceną tego śmigłowca, to prawdopodobnie mówimy o zamawianiu takich śmigłowców, o kontraktowaniu, o jakby samym procesie zamawiania takiego uzbrojenia. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o liście części, kosztach, zamiennikach, to prawdopodobnie mówimy o kontekście projektowania tego czegoś. Ja nie wiem, kiedy jeszcze to będzie zbudowane i czy ktokolwiek będzie chciał to zamówić. Ja się interesuję tymi rzeczami. Jeżeli mówię o uzbrojeniu sile rażenia, to mówię o wykorzystaniu tego w praktyce. I o ile tutaj mam na myśli, dobra, ja potrzebuję 28 sztuk czegoś takiego i to jest tylko informacja, ok, potrzebujesz 28 takich śmigłowców, to tam nagle każdy z nich staje się kolejną instancją i żyje swoim życiem. I nauczyłem się zauważać pewne meta, takie archetypowe rozwiązania, na przykład właśnie specyfikacja instancja, czy draft publish model, które powodują, że mój kod powstaje zupełnie inny niż pierwotnie. Bo każda instancja, każdy śmigłowiec nagle żyje własnym życiem. Jestem w stanie pokazać jego indywidualne takie eventy życiowe, które będą wpływały na tą konkretną instancję. A tutaj to nawet nie wiem, jak ten problem biznesowy nazwać. Ale wiem, że jest w Polsce kilku ekspertów od niego. Czyli divide, jakby takie dzielenie dużego problemu na mniejsze, ma głęboki sens. Ale umiem podzielić. Co zyskam dzięki temu podzieleniu? Oprogramowanie, które nagle mi rozwiązuje nie wszystkie problemy naraz, tylko bardzo specyficzne problemy, jest wyspecjalizowane, jest prawdopodobnie bardzo łatwe do zmiany, jest łatwe do rozwijania i żeby to rozwijać, nie będę do nikogo chodził, nikt mi nie będzie, wiecie, trudupy, za przeproszeniem, żebym coś zmieniał u siebie, bo on musi coś zrobić u siebie. Mam to ładnie wyizolowane. Kontekst, nie? Czyli tak naprawdę dla mnie jest ważne odkrycie tego, że modele, które robię, a pod spodem naszego programowania często żyją modele i my implementujemy te modele, często nawet nie zdają sobie tego sprawy, bo jeżeli startujemy oprogramowanie, budowę oprogramowania od bazy danych, to nasza baza danych jest modelem, do którego teraz całą logikę aplikacyjną próbujemy i biznesową próbujemy wtłoczyć. Czasem to działa, czasem to nie działa. Ale mówiliśmy tutaj, że nie będziemy rozmawiać o systemach prostych, o systemach CRUDowych. Wtedy się zorientowałem właśnie, że ten model jest wyznaczony tym bounded kontekstem, czyli tak zwaną, bardzo fajna definicja, nie? Że to jest granica lingwistyczna naszego rozwiązania, nie? Czyli obszar, w którym pewne słowa mają pewne znaczenie i nic więcej. Jeżeli to znaczenie się zmienia, znaczy jesteś w innym kontekście, prawdopodobnie mówisz o czymś innym, nawet jeżeli używasz tego samego słowa. I ta bardzo nieprecyzyjna definicja, nie? Jakaś w ogóle granica lingwistyczna i też było dla mnie szokiem, że w ogóle jakby takie tematy związane z językiem, którym to się wyraża i językiem, który ja będę implementował, mają tak niewiarygodny wpływ na to oprogramowanie, które będę tworzył. I ten sam śmigłowiec, kończąc ten przykład, w zamówieniach publicznych będzie przedmiotem przetargu. To nie jest śmigłowiec, to jest przedmiot przetargu. Nagle to, że to jest śmigłowiec, staje się tylko stringiem w kontekście wykorzystania bojowego. Tak, to jest śmigłowiec, który umie strzelać i tak dalej, i tak dalej. Przedmiot przetargu nie umie strzelać. Ja umiem przedmiot przetargu zamówić, odwołać ten przedmiot i tak dalej, i tak dalej. Przy projektowaniu to mnie interesuje tak naprawdę plan konstrukcyjny, który akurat doprowadza do tego, że ten śmigłowiec powstaje. W tym ostatnim to prawdopodobnie jest takim fuck-upem. Ale to inna sprawa. Słuchajcie, wczoraj na warsztacie tutaj, w ogóle bardzo dziękuję, że tak tłumnie przyszliście na ten warsztat. Pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie, mam nadzieję, że tutaj nikt nie ma mi tego za złe. I przepraszam gorąco te osoby, które chciały jeszcze wziąć udział, ale nie straciło miejsc. Modelowaliśmy sobie pewien problem. Przeszliśmy sobie cały proces właśnie od jakiegoś zarysowania problemu biznesowego, procesu, który trwa 15 sekund i zaczęliśmy sobie go rozbierać na czynniki pierwsze. I problem, który wzięliśmy na tapet, to był problem paczkomatów. A to jest tak zwana wrocławska godzina, nie wiem, czy wiecie. To jest paczkomat tak długi, że jak użyjesz ekraniku i pójdziesz tutaj po paczkę i wrócisz, to ekranik timeoutuje. Ale obecnie już nie działa, bo się konserwator zabytków do niego przyczepił, ale to jest autentyczne zdjęcie, to nie jest montaż. Jasne, że nie w każdym miejscu jakby każdy problem jest tak duży. Nie? Czasami te, nawet te paczkomaty czy jakieś inne problemy wyglądają delikatnie inaczej. Nie? Jakby czasami wyglądają... Zastanawiałem w ogóle, czy jakby to jest dobre miejsce, żeby teraz Sosnowiec wpleść do tej wypowiedzi, ale biorąc pod uwagę miejsce, w jakim jesteśmy, nie wiem, czy wplatam Sosnowiec.
I co my odkryliśmy w czasie tego wczorajszego warsztatu? Że analizując pewnymi technikami właśnie problem biznesowy, przyglądając mu się, na przestrzeni 15 sekund wyodrębniliśmy trzy konteksty, które ze sobą były bardzo mocno splecone w jedną aplikację, kryły się pod dwoma guzikami w interfejsie aplikacji do paczkomatów. Odkryliśmy kontekst udostępniania, że ty masz prawo otworzyć skrytkę. Osoby, które były wczoraj na warsztacie, powiedziały na końcu na pytanie, czy czują się zaskoczone wynikiem, powiedziały, że tak, że to było coś zupełnie innego niż pierwotnie się wydawało, bo odkryliśmy, że totalnie na przykład w tym kontekście nie jest istotne, że pod spodem jest faktycznie jakaś przesyłka. Nie, ty po prostu masz prawo otworzyć tą skrytkę. Z czego wynika to prawo? No bo akurat kończymy proces logistyczny. Dlaczego masz prawo otworzyć tą skrytkę? No bo dostałeś na przykład kody z Allegro, żeby coś nadać. To jest zupełnie inny proces. W kontekście udostępniania tych skrytek, I don't care, dlaczego ty masz ten dostęp. I odkryliśmy kilka innych kontekstów, ale modelowaliśmy jeden. I tak gdybyśmy tak poszli dalej w tej naszej analizie, to odkrylibyśmy, że pod tymi kilkoma przyciskami kryje się na przykład jeszcze kontekst optymalizacji czasu dostawy, w którym próbujemy zoptymalizować nasz biznes, żeby zarabiał więcej pieniędzy. Odkryjemy kontekst optymalizacji skrytek. Akurat ten kontekst się wczoraj urodził na warsztacie, gdzieś tam w rozmowach, że skoro ten zasób w postaci tych skrytek jest tak, powiedzmy, ograniczony, że no nie ma go za dużo, nie? Jakby te wszystkie rzeczy typu multiskrytka i tak dalej służą temu, żeby tą optymalizację przeprowadzić, no to pojawiło się parę pomysłów, jak możemy sobie optymalizować rzeczy i to jest coś zupełnie innego niż tamte pozostałe obszary. I wreszcie możemy sobie zrobić kontekst obsługi reklamacji i tak dalej, i tak dalej. Ale w projekcie tak naprawdę ten podział naszej domeny biznesowej na różne obszary domenowe i potem dopasowane do nich bądź konteksty, to nie jest wszystko. I szczerze mówiąc, ten podział nie gwarantuje sukcesu. Dlaczego? Ponieważ istnieją oni. So, panowie są z różnych stron sceny politycznej, także nie wiem, komu tam klaskano. Nie chodzi mi o konkretne osoby. Chodzi mi o to, czym oni się zajmują. Nie? O politycy. Bo pod spodem jest często polityka. Na koniec dnia ważne są nie tylko konteksty, ale i relacje. Relacje między kontekstami, relacje między ludźmi. Przykład. Znaczy, gdybym chciał teraz na przykład tutaj pozbierać od was feedback. Tutaj w pierwszym rzędzie siedzi loża szyderców. I Dominik chciałby na przykład mi przekazywać feedback za pomocą maila. Paweł by na przykład chciał przekazywać mi go za pomocą Instagrama. Norbert za pomocą SMS-ów. Michał na przykład za pomocą Facebooka. I tak dalej, i tak dalej. Ja sobie z nimi rozmawiam. Po czym na przykład Paweł do mnie mówi, że a wiesz co, już mi się znudził ten kanał, to przenieśmy się na LinkedIna. Nie? I ja teraz muszę dopasowywać się w rozmowie z Pawłem do jego oczekiwań. A wy wszyscy jeszcze czekacie, ja się muszę z wami skomunikować. I zasłuchajcie, ile ja mam roboty z komunikacji z wami, że za każdym razem, kiedy nie dość, że muszę z wami rozmawiać, to jeszcze muszę śledzić, w jaki sposób się ze mną komunikujecie. Będę miał dużo roboty? I zobaczcie, co się dzieje w projekcie. Mam kontekst wyszukiwania dokumentów. Cokolwiek się stanie tutaj w systemie, ja chcę umieć to wyszukiwać. Więc wydzielam sobie usługę, która zajmuje się wyszukiwaniem. W kontekście wyszukiwania nie interesują mnie właściwie jakby cechy tego dokumentu. Nazywam to ogólnie dokumentem. Nie ma znaczenia, czy szukam w zgłoszeniu reklamacyjnym, w umowie, czy w czymś innym. Ja po prostu wyszukuję. I w tym kontekście nasłuchuję na wszystkie eventy, które latają z innych modułów. Czyli tak samo jak w tym przykładzie, nasłuchuję na to, na wasze prośby o zmianę kanału komunikacji. I tak jak wyobraźcie sobie, że takich modułów, na które ja muszę nasłuchiwać, jakichś mikroserwisów, jest na przykład 40. Każdy z nich publikuje 8 eventów, na które ja muszę reagować. No bo na przykład zgłoszenie nowego zgłoszenia reklamacyjnego, znaczy pojawienie się nowego zgłoszenia reklamacyjnego powoduje, że ja to muszę uwzględnić w sercu. Jeżeli ktoś odpisze na to zgłoszenie, to ja to muszę uwzględnić w sercu. Jeżeli ktoś zamknie temat i to powinno zniknąć z wyszukiwarki na przykład, ja to muszę uwzględnić w sercu. Więc nie dość, że muszę reagować na nowe typy zdarzeń, to jeszcze muszę reagować tak naprawdę na wszystkie zmiany, które te zespoły tak naprawdę produkują. Wystarczy, że ktoś zmieni API, zmieni nazwę pola i nagle te rzeczy się nie mogą serczować, bo się nie indeksują. Jeżeli ktoś zmieni na przykład coś tutaj, w kontekście obsługi reklamacji, zmieni delikatnie payload, eventu, który poszedł na kawkę albo gdzieś się na RabbitMQ, to żeby to było użyteczne dla użytkownika, ja tutaj muszę na to zareagować. Przy 40 usługach i każdy ma 8 eventów, które potencjalnie się mogą zmienić, dużo mam pracy? W opór, a ja mam jeszcze swoją roadmapę.
I mogę nagle uświadomić sobie, że między nami jest niewłaściwa zależność. Wiecie, no, nie bez powodu w dawnych czasach budowano miasta w górach rzeki. Bo ważne było, kto do niej sika, nie? Kto tam jest na dole. I tutaj czasami chciałbym tą relację odwrócić. Zamiast nasłuchiwać na wasze eventy i na wasze prośby o zmianę protokołu komunikacyjnego, to ja wam daję API. Proszę bardzo, to jest formularz na Google Formsach. Chcecie ze mną pogadać? Proszę uzupełnić. I teraz nawet jeżeli przyjdzie tutaj, nie wiem, z innej sali, ktoś zagubiony, z jakimś nowym sposobem, który bym chciał się ze mną skontaktować, ja mówię, nie, tu jest mój formularz, proszę się ze mną skontaktować za pomocą formularza. Ile mam roboty, jeżeli teraz nagle ktoś postanowi zintegrować tutaj, w kontekście wyszukiwaki, nowe 48 mikroserwisów, których wcześniej nie było, jeżeli ja daję publiczne API. Ile mam roboty? Nic. Bo nagle ten dopasowanie jest wymuszone na klienta. I teraz rozumiejąc zależności pomiędzy poszczególnymi częściami, pomiędzy poszczególnymi kontekstami w aplikacji, mogę zacząć myśleć na przykład o tym i modelować to z znacznym wyprzedzeniem, jak problematyczna dana zmiana będzie do przeprowadzenia w systemie. Bo patrząc na mapę kontekstów, będę widział, że jeżeli zmienię tu, to teraz ta zmiana mi się spropaguje na połowę systemu. Te zmiany nam się propagują na połowę systemu, bo najczęściej integracja jest przez bazę, nie? Wiemy, jak to jest. Albo przez coupling na poziomie aplikacji. Ja to mogę się o tym dowiedzieć, zanim mnie to uderzy. Realia. No to porozmawiamy o realiach. Bo pięknie jest w momencie, kiedy wiecie, jak my mamy zielone poletko, puste repo, możemy zrobić, tym razem wyjdzie, nie? Rzeczywistość jest często inna. Gdzieś tam z tyłu jest jakiś projekt legacy, który zarabia tak duże pieniądze, że się opłaca się go rozwijać. No i mamy, załóżmy, jakieś dwa biznesowo potencjalnie osobne fragmenty tego systemu. Na przykład kontekst uzasadniania tych skrytek i kontekst optymalizacji ich wykorzystania, w którym ktoś będzie wiedział, jak poprzekładać te paczuszki, żeby więcej ich tam się zmieściło. I nagle się okazuje, że pomimo tego, że się tym zajmują dwa osobne zespoły, to mamy tą integrację na przykład przez bazę. Nie? Czyli współdzielimy pewien model. Czy to jest złe? Szczerze? Nie zawsze. Aż dramatycznie światło przygasło. Czasami to może być zaplanowane i czasami jakby chcę dokładnie w ten system tak zaprojektować, że dzielimy pewien model, na przykład baz danowy, na przykład w aplikacji, ale jesteśmy, uwaga, tego świadomi. Nie? I tą część wydzieloną między nami Eric Evans nazywa shared kernelem. Ale shared kernel to nie są, wiecie, jakby jak czasami się patrzy po projektach, nie, że to jest wydzielone ID, klasa bazowa, abstrakcyjna eventu albo identyfikator jakiegoś tam value object. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że istnieje między nami pewien model naszego systemu i my współdzielimy ten model. Jaki jest z tym problem? No chyba wszyscy mamy świadomość, że jeżeli ja tutaj zmienię coś, co jest, nie wiem, podstawą działania innego zespołu, innej części aplikacji, to ja mogę na to niechcący wpłynąć. Dlatego jeżeli chcę zmienić coś właśnie w takim shared kernelu, to muszę to uzgadniać ze wszystkimi stronami. I się zaczyna polityka. Bo komuś to może nie pasować, a ja muszę swoje dowieść. Oczywiście też może być tak, że pomimo tego, że część jakby między nami współdzielimy, to w pozostałych tych obszarach te nasze aplikacje są jednak dość mocno rozłączne. Jeżeli one muszą współpracować, to mogę sobie wypracować w projekcie coś, co się nazywa mapą translacji. Mapa translacji powie mi, jak jeden model skonwertować w drugi. Jeżeli na przykład po jednym stronie w kontekście optymalizacji mam jakiś algorytm optymalizacyjny, który mówi, weź to, przełóż tu, tutaj, tutaj, to się więcej tych paczek do tego urządzenia zmieści, a po drugie mam tak naprawdę tylko i wyłącznie dostępy, tobie pozwalam otworzyć tą skrytkę i tak dalej, to mogę w kodzie wytworzyć jakiś translator, najczęściej w postaci jakiegoś serwisu aplikacyjnego, domenowego, który przełoży jedną rzecz, która jest zrozumiała po jednej stronie tego projektu, tego modelu, rzecz zrozumiałą dla drugą. I nagle to tylko ta mapa translacji stanie się tym elementem, który my musimy utrzymywać w spójności. Nie musimy znać swoich bebechów. I oczywiście jest to sposób na przetrwanie pewnego rodzaju sytuacji w projekcie, ale znowu realia. Czasami ten shared kernel jest tak rozbudowany, że obejmuje 90% aplikacji i to jest cholernie trudne. A to jest większość, ten rysunek przedstawia zazwyczaj większość projektów, które mają logikę w bazie danych. I wymieniamy się dokładnie tymi samymi danymi i zapisujemy z różnych części aplikacji dane w to samo miejsce. Nie mamy separacji. Nawet wczoraj na warsztacie ktoś taki tutaj przykład ze swojego projektu podrzucił.
jak z tym później z tego wybrnąć. No i uzgadnianie wszystkiego ze wszystkimi no zwykle nie jest dobrą drogą, bo jaki problem występuje? Trudno się dogadać. Ci panowie się często dogadują między sobą? Ale zrobienie takich, wiecie, map translacji, tłumaczenia wszystkiego na wszystko, w każdą stronę, też nie jest zwykle dobrą opcją, bo tak naprawdę mamy te translatory porobione po całym systemie i to też jest bardzo trudne w utrzymaniu. W rzeczywistości zazwyczaj byśmy dążyli do jakiegoś modelu współpracy, który jest oparty faktycznie. Jesteśmy bardzo od siebie mocno odizolowani, najlepiej jeszcze przez bazę danych. Nieważne, czy mówimy o mikroserwisach, czy mówimy, wiecie, o aplikacji monolitycznej, nasze modele są odrębne, ale oczywiście muszą jakoś ze sobą współpracować. Jeżeli my musimy współpracować, to może powinniśmy się zastanowić nad takim modelem, w którym jeżeli te relacje, jakieś zależności faktycznie muszą istnieć, to niech któraś strona pełni na przykład rolę tak zwanego suppliera dostawcy, a nie ktoś będzie klientem odbiorcą. I czemu, jaki problem to rozwiązuje? Jeżeli jesteśmy świadomi relacji pomiędzy naszymi zespołami, naszymi modelami i wiemy, że my współpracujemy w modelu dostawca-klient, to należy pamiętać, że dostawca dba o potrzeby wszystkich swoich klientów. I to nie będzie tak, że ja przyjdę na przykład do Michała, powiem, Michałku, my musimy taki, wiesz, takiego taska zrobić, nie? Jakby mógłbyś nam to zmienić, no bo tak to będzie wyglądało, a Michał powie, no way. Nie, to nie jest ten model. Michał powie, jasne, będzie na jutro. Znaczy zakładam, że on to zrobi. Na jutro, może pojutrze, ale zacznij mnie uwzględniać w swojej roadmapie. Jeżeli pójdę do na przykład Pawła i powiem mu to samo, Paweł uwzględni moje potrzeby w roadmapie swojego zespołu. Ponieważ dostawca zawsze dba o potrzeby wszystkich swoich klientów. Ale realia są często takie, że niektórzy dostawcy jakichś komponentów, poddziedzin i tak dalej, są często organizacjami zewnętrznymi. Te firmy są, dostawcy są często na zewnątrz organizacji albo są wewnątrz organizacji, ale mają zupełnie inne mindsety, zupełnie inne, wiecie, roadmapy i nie mają w swoim interesie uwzględniać wszystkich potrzeb swoich klientów. Jeżeli tutaj w naszym systemie, załóżmy, jeden z tych modeli byłby robiony przez jakiegoś zewnętrznego dostawcę, jakąś ogromną korporację, która ma 100 tysięcy klientów, a ja jestem tylko jednym z nich, to umówmy się, pomiędzy nami istnieje bardzo silna granica i relacja na pewno nie jest na zasadzie dostawca i klient. Ponieważ ja mogę prosić mojego dostawcę o to, żeby on zmienił swoje oprogramowanie, bo potrzebuję jakąś drobną zmianę w API. 28 flagę. Dorzucić do tego endpointu. Ale jestem tylko z jednym ze 100 tysięcy klientów. I ta relacja, jeżeli jestem się świadomy i jednocześnie chcę ją zachować, że chcę mieć tą zależność do modelu zewnętrznego, będzie się nazywała relacją konformistyczną. Świadomie mogę przyjąć taką relację, uwzględniając to, że ktoś po drugiej stronie, od którego ja mam zależność, jednak tą zależność chcę mieć, nie ma w swoim interesie uwzględniać moich potrzeb. Ja mogę poprosić o to, żeby pewne zmiany w tym oprogramowaniu były zrobione, na przykład w API czy w strukturach danych itd., itd., ale to prawdopodobnie nie zostanie uwzględnione. Więc ja się godzę na to, że to ta prawa strona jakby trzyma lejce i świadomie przyjmę tą postawę konformistyczną i będę zgadzał się na sterowanie modelem nadrzędnym. Będę brał wszystko, co chodzi i będę pewne być może obejścia robił po mojej stronie, ale to jest wybór świadomy, a nie świadomy. Wam zostawię do znalezienia na tym obrazku, kto tutaj jest w kim w relacji konformistycznej. Ale czasem może być tak. Zresztą tak się wydarzyło w Polsce, że ktoś powie, mam was serdecznie wszystkich dość, odpinam się od was, idę swoją drogą. Kojarzycie osobę Mieszka Makowskiego? Komuś mówi to imię, nazwisko? Mieszka Makowski? Który postanowił się odłączyć od Polski. Akurat nie mieszkał w Sosnowcu, ale mieszkał pod Radomiem. Mikropaństwo Kabuto. Komuś jest znany ten temat? Albo coś takiego jak Liberland? Jest w Polsce mini państewko, nazywa się Kabuto, które ogłosiło niepodległość i ma 15 tysięcy obywateli. Z perspektywy kodu, ja mogę nagle zauważyć, że niepotrzebny jest wasz model. Nie chcę mieć zależności do was. Nie chcę mieć w ogóle żadnej do was zależności, pomimo tego, że zajmujemy się podobnymi rzeczami,
ja chcę iść osobną drogą. I takie odcięcie, całkowicie świadome, no, może doprowadzić do tego, że nagle zauważam, że te części aplikacji, one nie muszą być rozwijane razem. Nawet jeżeli pracują na podobnym problemie. Tutaj sobie pozwoliłem pokazać kontekst optymalizacji wykorzystania skrytek. Jak poprzekładać te rzeczy, które oczywiście zakłada, że pierwotnie, że mam bardzo silne powiązania, muszę wiedzieć, co w tych paczkach jest i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli z jakiegoś powodu mnie bolą relacje z tym innym zespołem i tak dalej, to wiem, że u siebie mogę to zrobić w ten sposób, że nagle te dane będę pozyskiwał zupełnie z innego miejsca, może z jakiejś Exceli nawet i pójdę po prostu osobną drogą. Wynik moich działań będę wyrzucał gdzieś do systemu, kto będzie zainteresowany, to będzie brał. I taki model, wiecie, współpracy można by rozważyć, kiedy faktycznie relacje, znaczy i korzyści wynikające z tej integracji są po prostu tak nikłe, a więcej jest problemów wynikających z tego, że będziemy współdzielić bazę danych, API, będziemy robić ify. Jeżeli ty pukasz, to te ify są takie, że tam połowa logiki działa inaczej, to może to jest miejsce takie, żeby się faktycznie delikatnie odciąć w systemie. I znów realia, ale na szczęście realia nie zawsze są takie złe. Ja tutaj pokazuję takie dosyć krytyczne przypadki, z którymi być może się spotkaliście, że macie zależność do zewnętrznego zespołu, który jest całkowicie zewnętrzny i nie chce uwzględniać waszych potrzeb. Chociaż rzeczywiście, jeżeli się zbierze grono, wiecie, klientów, pojawi się walizka z pieniędzmi i się takiego dostawcy pójdzie, to nagle on zacznie uwzględniać nasze potrzeby. Na szczęście jest inny rodzaj relacji, który możemy zidentyfikować między zespołami. To jest relacja, którą bym nazwał bad boys pattern. To można by powiedzieć, że we ride together, we die together. Jeden zespół patrzy na drugi. Albo obydwa zespoły przegrywają, albo obydwa wygrywają. Nie ma sytuacji takiej, że jeżeli jeden zespół dowiezie, to organizacja jest szczęśliwa. Nie. Czasami mogę mieć taką świadomie zbudować relację między zespołami, między modelami, że żeby dowieźć jakiś feature, to my musimy bardzo silnie współpracować. I nagle, jeżeli będziemy świadomi takiej relacji między naszymi zespołami, to będziemy uwzględniać bardzo silnie swoje potrzeby, ponieważ między nami będzie istniała relacja partnershipu. I nasze modele będziemy rozwijać właśnie w takiej współpracy. Będziemy za każdym razem patrzeć, że odnosimy sukces wyłącznie, kiedy współpracujemy. A porażkę, kiedy tej współpracy nie ma. I znów realia. Bo to pięknie wygląda, wiecie, jak to w postaci tych kółek, kreseczek i zdjęć polityków można pokazać. Pytanie, jak to zrobić w projekcie. I często ktoś mi zadaje pytanie, czy takie coś da się zrobić event streamingiem. Z racji z tego, że gdzieś to jest technika, która jest bardzo bliska mojemu sercu. I jakkolwiek ta sesja może wyglądać, jakkolwiek ją dokumentujemy, to nie jest to narzędzie do tego, to akurat było dokumentowanie w Rzeszowie na meetupie. Bardzo skuteczne zresztą. To nie jest narzędzie, za pomocą którego możemy odkrywać tak, czy też dokumentować tak bardzo złożone rzeczy, jakie są właśnie konteksty i relacje między nimi. Ponieważ jeżeli będziecie robić, czy też może robicie takie sesje event stormingu u siebie w zespole, to one są bardzo szczegółowe w pewnym obszarze. I patrząc na takie bardzo niskopoziomowe rzeczy, często tych bardzo wysokopoziomowych rzeczy jest cholernie trudno zauważyć. Natomiast używając właśnie chociażby event stormingu i strategicznego DDD, polecam zainteresować się subdomenami biznesowymi, to wynikiem, którym możemy się podzielić z innymi zespołami, nie jest wcale, wiecie, jakby tam diagram subdomen czy model event stormingowy, bo to są informacje zbyt czasami szczegółowe albo zbyt ogólne. To, co możemy się podzielić, czy możemy się podzielić, to są zwizualizowane zależności między naszymi modelami, zwizualizowane na tyle, że wiem, kto z kim jest w jakiej relacji, co z czym gada i jak, co od czego zależy, jakie są core'owe elementy w poszczególnych obszarach. Bo bardzo często taki obszar nie ma jednego agregatu, tylko ma ich na przykład 20. Nie ma jednego prostego API, tylko ma ich na przykład 10. Czyli mapa kontekstów jest punktem wymiany, może być punktem wymiany informacji między zespołami. Oczywiście ma to sens w większym projekcie. Teraz dlaczego? Bo jeżeli taką mapę sobie zwizualizujemy i uświadomimy sobie na przykład, ok, mamy 3 zespoły, które pracują nad 3 oddzielnymi fragmentami naszego projektu, udało się wyseparować 3 bounded konteksty i udało nam się zdiagnozować, że relacja pomiędzy nimi, na przykład pomiędzy tymi a tymi, jest konformistyczna, czyli ten moduł na dole bierze wszystko z zewnątrz, bo jest właśnie w tej relacji podrzędnej i konformistycznie zgadza się na wszystkie zmiany, które tam radośnie z góry ktoś zrzuca, ale nałożona na ten rysunek informacja, że to jest core naszego biznesu, tu zarabiamy pieniądze, powinno każdemu
zdroworozsądkowemu myślącemu architektowi czy architektce zastanowić się, to dlaczego ja w moim korowym systemie, w korowym elemencie największego systemu zgadzam się na to, żeby lejce rozwijania tego projektu trzymały zespoły podrzędne. Nie jest to coś, co widać w kodzie od razu, szczerze. Widać to na spotkaniach, widać to na tym, że ja próbuję dowieść jakieś rzeczy korowe dla naszego na przykład sprintu, a nagle się okazuje, że ja nie mogę tego dowieść, ponieważ mam zależności do czterech innych zespołów, a one są zarąbane swoją robotą, a dodatkowo nie jest to robota krytyczna dla organizacji. Ale z punktu widzenia kogoś, kto jest odpowiedzialny za technologię, kto odpowiedzialny jest za to, żeby ta organizacja performowała i była konkurencyjna, ta wiedza jest krytyczna. Jeżeli mieliście okazję posłuchać odcinka z Wojtkiem Ptakiem, który był CTO we Freshmailu, CTO w Talent Alpha, obecnie jest Director of Engineering w Revolucie, w odcinku refakturyzacji organizacji u mnie w podcaście, to Wojtek mówił, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, które stara się zrozumieć wchodząc do nowej organizacji. Jak to wygląda, gdzie jest korowa rzecz, jakie są relacje między zespołami. Czyli kontekst i relacje. Konteksty można odkrywać za pomocą różnych strategii. Strategii pytań głównych, analizy lingwistycznej, analizy źródeł prawdy itd., itd. Relacje można odkrywać poprzez patrzenie na subdomeny biznesowe, struktury zespołów, zależności, zyski integracyjne itd., itd. Mało techniczne rzeczy. Ale te techniczne rzeczy, znaczy mało techniczne rzeczy powodują, że te techniczne rzeczy często są szczerze bez sensu. W projekcie złożonym, dodajmy. Tooling, bo tą wiedzę można jakoś udokumentować. Oczywiście najlepszą wiedzę, najlepszym i najskuteczniejszym sposobem będzie wyciągnięcie kartki papieru, namalowanie tego diagramu na kartce. Ale jeżeli ktoś by chciał korzystać z jakiejś aplikacji, z jakiegoś systemu, który wspomoże te wszystkie rzeczy, może się zainteresować na przykład Context Mapperem. Czyli narzędzie, to jest open source'owy projekt na GitHubie, za pomocą którego mogę cały diagram pozyskanej wiedzy, znaczy całą wiedzę o pozyskanych kontekstach, o kluczowych elementach występujących w moim systemie, o relacjach, agregatach i tak dalej, tak dalej, czyli to, co zazwyczaj jest wynikiem jakiejś sesji analitycznej, mogę w postaci pliku tekstowego, w odpowiednio sformatowanego, zakomitować do repo. A z tego automatycznie zakomitowanego pliku mogę na przykład automatycznie wygenerować jakąś dokumentację, nawet na bardzo dużym projekcie i zobaczyć strategicznie ten projekt. Ja pozwoliłem sobie tylko opisać kilka wzorców z tego, co Eric Evans i Von Vernon opisali w swoich książkach. Jeżeli ktoś czytał takie Complexity in the Head of Software i nie pamięta tych rzeczy, to polecam do drugiej części tej książki wrócić. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, to gorąco polecam właśnie tą książkę, bo to są rzeczy, które strategicznie zmieniają projekty. I w większości wypadków, tak jak wspomniałem, ja nie, na co dzień już nie programuję, wiecie, jakichś kolejnych tam podstronek, kontrolerów, serwisów, jakichś takich aplikacyjnych i tak dalej. Zazwyczaj zajmuję się takimi właśnie rzeczami, jak projekt legacy wyciągnąć na prostą. W 95% przypadków niemal zawsze odpowiedzią uratowania projektu jest, musimy z tego zacząć wydzielać konteksty, musimy być świadomi, jak my ze sobą współpracujemy, bo dopiero tutaj widać, jakie są problemy na poziomie kodu. Można też używać aplikacji od Vona Vendona, czyli Domo, za pomocą którego można sobie taki diagram zwizualizować. Ale tak jak wspomniałem, to jest tylko narzędzie, najważniejsza jest wiedza. Możecie nawet użyć kartki papieru, Excela, pliku Worda, cokolwiek, co da tą wiedzę, przełoży na papier i tą wiedzę będę mógł się podzielić. Czyli divide, conquer, bo conquer będzie w momencie, kiedy ja to zacznę wszystko łączyć, ale łączyć świadomie i każda decyzja na temat połączenia poszczególnych modułów będzie bardzo starannie dobrana. I to będzie z kolei wpływało na styl komunikacji, który zobaczę w kodzie. Jeżeli na przykład zdecyduję się pomiędzy dwoma zespołami ustanowić relację downstream, upstream, widzę stronę nadrzędną, która trzyma lejce, widzę stronę podrzędną, która jakby z tych lejce korzysta, jeżeli ja zdeklaruję, że teraz to API, które tutaj wystawiam w tym module, będzie stałe dla wszystkich klientów, ponieważ mam ich dużo, to w rzeczywistości mówię o relacji open host service, czyli wystawiam jakieś API i technicznie zobaczę to API, ale na mapie relacji między zespołami zobaczę, że tutaj istnieje relacja open host service, to ty możesz sobie zdecydować, jaka jest interpretacja twoich danych. Słuchajcie, co bym chciał, żebyście wynieśli z tej prezentacji tak wysokopoziomowej? Po pierwsze, żebyście zainteresowali tym tematem, a jak się zainteresujecie, mam nadzieję, to żebyście spróbowali samodzielnie z waszym zespołem zbudować, o ile pracujecie w projekcie złożonym. Albo chcecie zrobić over-engineering, bo się uczycie,
żebyście spróbowali, tak, bo over-engineering ma czasem sens, jeżeli ja potrzebuję nabrać jakieś kompetencji, to dlaczego nie, jeżeli są fundusze i czas i tak dalej, to żebyście spróbowali zrobić mapę kontekstów waszego projektu. Jeżeli ją sobie zwizualizujecie, zobaczycie, w jakich kontekstach wasze rzeczy się pojawiają, a bardzo często to są rzeczy zaskakujące. W jednym z niedawnych projektów pewna klasa, dosyć duża, bo na 3000 linii, okazało się, że w środku ma w rzeczywistości 12 innych podkomponentów, które można rozciąć na 12 różnych kontekstów, bo one rozwiązują 12 różnych problemów. I zamiast utrzymać jednego grzmota pod tytułem 4000 linii kodu, to mogę utrzymać 12 mniejszych elementów, bardzo specjalizowanych, które w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z tym elementem, w którym wcześniej się znajdowały. Jak tą mapę sobie zobaczycie, to zastanówcie się wspólnie z zespołem, czy relacje, które widzicie na tej mapie, są dla was ok, czy nie są ok. Tu nie ma złotego środka, to trzeba za każdym razem osądzić indywidualnie w projekcie, bo może to, że tutaj wiecie, tak pokazałem, że jest jakiś search, który dostaje eventy z połowy systemu, może w waszym przypadku faktycznie będzie miał sens, ponieważ tych miejsc, w których te eventy przelatują, nie ma 20, tak jak ja powiedziałem, tylko jest na przykład, są takie miejsca 3 i zmieniają się 2 razy do roku. Nie ma sensu być może odwracać tej relacji, robić open hosta, tylko po prostu czasami zacisnąć zęby i to przeżyć, bo koszt zmiany tego systemu będzie nieporównywalny. Ale jeżeli zdecydujecie się, że te relacje są niewłaściwe, to zastanówcie się, czy warto podjąć jakąś decyzję o strategicznej refaktoryzacji. Wiecie, tutaj bardzo mało osób podniosło rękę na hasło bounded context. A jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak wygląda system pocięty na konteksty, jak ten sam system wygląda niepocięty na konteksty, możecie sobie wejść na to repo, caps.php i zobaczyć 2 tagi. Początkowy i końcowy. I porównać. I podjąć decyzję, czy taki design systemu, w którym faktycznie widzę bardzo dużo biznesu w kodzie, a nie widzę tylko ENCI i używających ich serwisów, ma dla was sens, czy nie. I podejmijcie decyzję, czy chcecie w takim kierunku refaktoryzować wasze systemy strategicznie. To słuchajcie, to tyle z mojej strony. Myślę, że mamy jakiś czas na pytania, także gdyby ktoś chciał się o coś zapytać, to mamy Catchboxa, może polecieć. A jeżeli nie ma pytań, to zapraszam tutaj, też możemy chwilę porozmawiać tak nieoficjalnie. Dzięki jeszcze raz.